Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj zrobimy mały przegląd magazynu energii. Magazyn, który już mam 4,5 miesiąca prawie. On tam 5 sierpnia wystartował, więc zobaczcie, już trochę chodzi. Teraz jest taki okres, że on niestety się nie doładowuje do końca. No niestety, niestety, ale jest całkiem nieźle. Dużo było takich głosów na temat rozbieżności pomiędzy ogniwami. No i chcę tam Wam pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, gdy ten magazyn energii nie jest doładowywany do pełna. On maksymalnie podchodzi do tych 50% powiedzmy w słoneczne dni, a tak w zasadzie to trzyma 30-35% w ciągu dnia i spada w nocy do 25% maksymalnie, bo tam mam ograniczenie, żeby go nie rozładowywało bardziej. Zobaczmy. Tak, jeszcze zakurzony, nic nie ruszany. Sprawdźmy, co on tutaj nam pokaże. Pokaż kotku, co masz w środku. No i tak. Wejdźmy sobie tutaj w ogniwa. To będzie to. No i spójrzcie. Teraz to wygląda w ten sposób. 3198, 98, 97, 99. 3193, 313201 to nie są wielkie rozbieżności. Wszystko trzyma się praktycznie na bardzo podobnym poziomie. Widzicie? 8, 12, 16. Tak jak widzicie, rozbieżności zbyt dużych nie ma. Magazyn w tej chwili jest na 29,8% naładowania. Napięcie całego pakietu to jest 51,7. Sprawdźmy sobie jeszcze temperaturki. Wszystko w normie. I sprawdźmy jeszcze sobie, czy jakieś były ostrzeżenia bądź jakieś awarie. Nic tutaj takiego nie ma. Pojemność. Zobaczcie, 60 cykli zrobiło już przez te 4,5 miesiąca. Teraz mamy 60%, znaczy 60 amperogodzin jeszcze zostało w magazynie energii z 200. No i to się całkiem fajnie trzyma. Muszę Wam powiedzieć, że ten magazyn naprawdę dobrze się sprawuje. Nie ma żadnych problemów z nim, nie ma problemów z komunikacją. Cały czas delikatnie, widzicie, jest rozładowywany. Tam co chwilkę sobie falownik podbiera delikatnie, jak tam potrzebuje. To bardziej pomiarowo pewnie. I tyle. No. Dobry wybór. Trzeba będzie dokupić do niego szafkę teraz w najbliższym czasie. W najbliższych dniach jeszcze powstanie materiał odnośnie przygotowania przewodu komunikacyjnego do tego falownika i do tego, co ja mam, tak, dodaję. I do tej baterii, żebyście w razie czego wiedzieli, jak zrobić ten przewód. To jest dosyć prosta sprawa, aczkolwiek trzeba dokładnie spojrzeć sobie na ułożenie pinów w tych RJ-kach, żeby to się wszystko zgadzało. Wtedy nie będzie problemu z żadną komunikacją. Także śledźcie kanał na bieżąco, komentujcie. Fajnie, jak kanał się rozrasta, bardzo Wam dziękuję. Wygląda to całkiem ciekawie, nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądało. Póki co jest prawie 3000 subskrypcji, także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Postaram się Wam rzucić jeszcze więcej ciekawych materiałów. Na pewno na kanale powstanie jeszcze materiał o dodatkowym akumulatorze, na pewno jakiejś stacji pogodowej, którą wspominałem, że warto, czy nie warto, albo właściwie sprawdzimy jej plusy i minusy. Będzie, tak jak mówiłem, o tym przewodzie komunikacyjnym, no ale dodatkowo powstanie jeszcze fajny materiał, który będzie nam, Wam właściwie, pomoże zbudować sobie sterownik, tak już bardziej zaawansowany, tak jak już tam pisałem, nie mogłem się do tego jeszcze zabrać niestety, ale postaram się w najbliższych dniach to dorzucić. Myślę, że każdy będzie zadowolony i każdy jakąś tutaj wiedzę, ewentualnie pomoc uzyska na tym kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i do następnego filmu.